Hej, jołka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tutaj wasza Paulineczka, youtubereczka. Jeszcze jestem pod kołdrą, niepomalowana, nieumyta, nieogarnięta, nieubrana. Ale chciałam dla was już tak od rana zacząć nagrywać tego vloga. Będzie to taki vlog, w którym spełnimy kolejne moje marzenie. Bo ostatnio mój kanał opiera się tak właściwie tylko na spełnianiu marzeń. Więc dzisiaj kolejne z nich spełnimy. Dzisiaj będę miała zakładany aparat. Ja się tak cieszę, bo zawsze marzyłam, żeby mieć idealnie równe i białe, no co prawda nie będę miała żadnego wybielania na razie, ale zawsze można mieć białe i równe zęby, bo wiecie, zęby to jest wizytówka człowieka, tak naprawdę. Moje zęby, jak widać, nie są idealnie równe, nie są też idealnie białe, ale będę robiła wszystko i nadal w sumie robię wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś ten mój uśmiech naprawić. Mega długo na to czekałam, bo miałam bardzo dużo wizyt przed założeniem tego aparatu, dużo było do dogadania, wszystkie mleczaki musiałam mieć powyrywane, wszystkie zęby musiałam mieć wyleczone. 3 dni temu w sumie miałam taką wizytę, na której miałam piaskowanie i zakładane gumki separacyjne, które powiem wam, że no jestem już po 3 dniu i troszeczkę mi przeszkadzają, bo bolą mnie strasznie dziąsła od nich. Nie chcę was obrzydzać, ale one wyglądają tak. A, to są te niebieskie gumki, które mam w zębach. Ja się ogarnę i za chwilkę do was wracam. A, jest już ubrana, teraz pora na make-up. Skoro już tak sobie siedzimy, ja się szykuję ładnie, mam jeszcze dużo czasu. Jest godzina 12, ja o 13:45 mam ortodontę, wiem, że troszeczkę się stresuję, nie powiem, że nie. Zastanawiam się, czy niedobrym pomysłem byłoby nagrać taki odcinek o aparacie, byście mi zadawali w komentarzach i na Instagramie pytania związane właśnie z aparatem, a ja bym wam poodpowiadała na nie w jakimś odcinku, nie wiem, dajcie znać, czy byście coś takiego chcieli. Dużo jest takich filmików jednak na YouTubie, ale każdy ma inne refleksje związane właśnie z tym aparatem, bo niektórych boli bardzo, niektórych nie boli wcale, coś tam, bla, bla, bla. I każdy też z tych youtuberów, którzy to nagrali, chodzi do innych ortodontów, więc u każdego to jest inaczej. Ale co do tego, co mam teraz na zębach, czyli te niebieskie gumeczki, które są zwane gumkami separacyjnymi, które są między szóstkami. Jest ich łącznie 8, dlatego, bo na te szóstki będę miała zakładane takie pierścienie. Musi między nimi być miejsce, dlatego te gumeczki między tymi zębami są po to, żeby rozszerzyć te szczeliny między nimi. I powiem wam, że pierwszy, drugi dzień był taki spokojny, nic mnie nie bolało, ani nic, a słyszałam, że bardzo dużo osób podobno te gumeczki bardzo bolą i uwierają. Ja czułam tylko taki lekki dyskomfort, jak na przykład jadłam, bo miałam wrażenie, że jedzenie mam między zębami. Bo to jest właśnie takie identyczne uczucie, chce się to ciągle wygrzewać, ale no nie można tego jednak zrobić. W sensie jakby się ktoś uparł, to raczej by to zrobił, no ale wiecie. No i te gumeczki będą przy aparacie zdejmowane i właśnie zamiast nich będzie ten pierścień. Ja będę miała ten klasyczny aparat, na którym są te gumeczki, które są kolorowe, można sobie zmienić te kolorki, co miesiąc cieszyć z tego powodu. Zastanawiałam się, żeby sobie zrobić właśnie różowe, albo fioletowe, albo miętowe. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ale nad tymi 3 kolorami się zastanawiam. Chociaż i tak za miesiąc będę mogła je zmienić, więc w sumie to już mi obojętne. I będę miała aparat prawdopodobnie na 1,5 roku. Zobaczymy, jak te zęby będą się układać, ale wydaje mi się, że coś koło tego, żeby przed 18 jeszcze go zdjąć. I czy chciałabym nosić aparat? Chciałabym nosić aparat. Zawsze chciałam nosić aparat, zawsze mi się podobał aparat. I tak ze względu wizualnego i też z tego względu, że zawsze chciałam mieć proste zęby. No i wiadomo, że lepiej teraz założyć ten aparat niż za jakieś 10 lat, kiedy już będę dorosła i będzie to jednak dziwnie wyglądało. Ale w sumie z takich podstawowych rzeczy to na tyle. Dostałam też od ortodontki w trakcie wizyty prezencik. Była też higienistka, która mi pokazała, jak muszę czyścić zęby, żeby doczyścić ten aparat, bo nie jest to takie proste, jak mi się wydawało. Najpierw trzeba tak jakoś od góry to czyścić, potem od dołu, potem te zameczki trzeba poczyścić, potem trzeba taką malutką szczoteczką między aparatem to czyścić, potem trzeba te zęby z tyłu wyczyścić. Przepraszam, że nie mówię tak profesjonalnie, ale się na tym nie znam. Oprócz aparatu będę też miała zakładane takie guziczki pod jedynkami, ponieważ jedynki nachodzą mi na te dolne zęby, przez co jakbym nie miała tych guziczków, to bym sobie górnymi zębami rozwaliła dolny aparat, bo jakbym zamknęła buzię, to ten dolny aparat by spadł po prostu. I teraz wam też pokażę, co dostałam. Na samym początku dostałam taką szczoteczkę do zębów, która jest mięciutka, więc idealna do aparatu, a z drugiej strony jest również szczoteczka druga, która służy do czyszczenia odcinka między zębami a dziąsłami. No jeżeli nie będę tego czyściła, to potem podobno mogą powstać jakieś niefajne konsekwencje tego. W ogóle jest różowa, także super. Dostałam również taką szczoteczkę do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Używa się jej do czyszczenia miejsc między aparatem. Często jak jakieś jedzenie wejdzie, to właśnie można sobie taką szczoteczkę do torebki włożyć i wiecie, szybko sobie przeczyścić. Tu dostałam też ulotkę, co muszę kupić, jakie pasty najlepiej i tak dalej. Dostałam również taką miniaturkę pasty do zębów. I ostatnia już rzecz, jest to wosk, który podobno bardzo się przydaje, jeżeli coś nas uwiera, jeżeli mamy rany na policzku właśnie od aparatu, to ten wosk sobie nakładamy na zameczek lub na jakiś odstający element i po prostu
ta rana może się na spokojnie goić. No tak czy inaczej, to są rzeczy, które dostałam i tylko chciałam wam to pokazać. Głównie potrzebuję aparatu na górne zęby, ponieważ właśnie tam nie ma miejsca na ósemki i właśnie to górne zęby będą mi się tak ściskały. To wiesz, potrzebuję jednak tego aparatu, żeby te dwójki nie zachodziły mi za jedynki, bo na dolnych zębach też będę miała aparat i będę go miała z tego względu, że po prostu nie będą zęby mi pasowały do tych górnych, bo przez aparat też lekko mi się to wszystko rozszerzy, wiadomo, będzie też troszeczkę inaczej i wtedy jakby nie będę mogła jeść, bo te dolne zęby nie będą pasowały do górnych, dlatego automatycznie też muszę mieć założony ten aparat na dolne zęby i tutaj z boku będziecie mieli, jak to wszystko wygląda w moim przypadku, jak te zęby wyglądają. Będą pewnie komentarze, że są jakieś żółte czy coś. Wiem o tym, ale naprawdę robię wszystko, co w mojej mocy, żeby one były jednak białe. Jest takie moje marzenie też, żeby one jednak były białe. Jak zdejmę ten aparat, to myślałam, żeby sobie je wybielić, żeby już były takie po prostu idealne moje wymarzone. No i tyle, no, co tutaj dużo mówić. Jestem też jakoś super bardzo krzywe. Widziałam gorsze zęby, dlatego nie narzekam jakoś bardzo na swoje. Jednakże nie oszukujmy się, że jeżeli to ma w przyszłości się pogorszyć, to jednak, no nie chcę tego, po prostu tego nie chcę, żeby kurde wyglądać jak zając. Bo ja sama widzę, że te jedynki coraz bardziej mi się wysuwają do przodu. Ja zaraz idę ogarnąć włosy, jeszcze pościelę łóżko. Jeszcze muszę umyć raz zęby przed dentystą. Będę już się szykować do wyjścia. Wszystkie gumki są wyrzucane, łuki są wyjmowane i potem dopiero zakładamy na wizycie kontrolnej nowy łuk i mamy okazję wybrać nowe ligatury. Ligatury są tym elementem tylko pomocniczym, mocującym dróg i zamka. A co jaki czas, przepraszam, są zmieniane te gumki? To wizyta kontrolna. Te wizyty kontrolne przeciętnie wynoszą na 4-6 tygodni. Poproszę kolornik dla koleżanki, możesz przymknąć w usie, bardzo proszę. Przedziwnie. Różowa, myślisz? Dobry wybór, wiesz, naprawdę tak? Łagodniej wygląda aparat. Wygląda. A niebieski? Pogodnie. Niebieskie też jest często wybierane przez młodzież. Różowy z niebieskim? Przedziwnie mi się mówi. To jak tak najlepiej. Optycznie? To na pewno nie pomarańczowy, no bo właśnie. Przy pomarańczowym będzie tak mi się też wydaje. Przy błękitnym, przy niebieskim, przy turkusowym bardzo ładnie wyglądają zęby, przy różowym też. Prawda jest taka, że im ciemniejsza jest gumka, zdecydowany kolor, ten ząb wygląda jaśniej. Może dwa? No to może jak uważasz. Za duży wybór. Lubisz wesoło, tak? Jest kolorowo, lubisz ten zdecydowany róż i ten. O. Ten i ten? Tak. I tak na zmiany, czy? Tak. Tak, niech będzie. Coming up to me like you still making music, man. Uśmiechnij się do mamy. Kubek jest woda, pokój o picie. Nie wiem, nie widziałam jeszcze takiego efektu. A, chcesz sobie zobaczyć sama? No to zobaczysz sam. Jak się czujesz? Wow. Ładnie jest. No ładnie, ten niebieski z różowym. Jak się uśmiecham, to nie mogę ruszyć. Wygodnie? Nie do końca. Nie, no nie jest źle, myślałam, że będzie gorzej. Tylko te pierścienie troszkę uwierają. A to może się ten ból nasilić później? Proszę pani, będzie różnie. Ta dolegliwość teraz, która jest, to jest głównie obecność ciała obcego. Ona czuje, że tam coś jest. Natomiast potem, jak zaczną się przemieszczać zęby, to będzie czuła dokładnie to, co dzisiaj na szyjskach. I potem to minie. Potem za jakiś czas kolejny ząb się odezwie. Tak, który ząb będzie się przemieszczał, to ona będzie czuła. No tak bardzo chciała aparat, żeby da radę. Ja obserwowałam ją podczas zakładania. Myślę, że już się ma spokojnie. Teraz cały czas się patrzyć na siebie. Niektórzy są załamani, że muszą tak mieć aparat, no z drugą stroną. No i dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że będziesz dobrze ich tolerowała. Jest pozytywnie nastawiona. To też jest inaczej, tak, jak się jest dobrze nastawiona.
Hejka, my właśnie wyszliśmy od ortodonty. No i tak oglądam z aparatem. Troszkę się syplenie, ponieważ pod jedynkami mam założone takie guziczki. Open bite? Bite? Coś takiego, nie? Nie pamiętam dokładnie. Przepraszam, nie znam się na tym, ale muszę się przyzwyczaić do mówienia. Nie sądziłam, że będę syplenić. Musiałam mieć te guziczki, bo inaczej bym sobie górnymi zębami zawadzała o dolne. Ale też jakby nie mogę złączyć w 100% buzi. I też nie wiem, jak ja będę jeść. Jest takie wrażenie, że ma się tego tak bardzo dużo. Tak w tej buzi, naprawdę. Myślałam, że tego jest mniej. Ale szczerze, to sam aparat mi nie przeszkadza tak samo bardzo jak te open gówna, czy jak to się tam nazywa. Aaaa! Zjem was. Pani ortodontka była zadowolona z wizyty. W ogóle bardzo szybko poszła. Wszyscy mi mówili, że będziesz tam 3 godziny siedziała. Ale tam siedziałam nie całą godzinkę, co nie? 45 minut i mam górę i dół, co nie? Różowe i niebieskie kolorki mam. Najbardziej bolało mi zakładanie pierścieni. No i w sumie tyle. Reszta nie boli wcale. Boże, ale syplenie teraz. Tak dziwnie mówię sy. Nie mogę powiedzieć sy. Przynajmniej teraz nie będziesz całowała. Jak jedna osoba ma aparat i druga osoba ma aparat, jak te osoby się całują i się tak zderzają tymi zębami, to musi być takie dziwne. Dziwnie wyglądam, ale przyzwyczaj się. Dobra, tato, będziesz oceniał. O, jak kolorowo. No, różowy i niebieski. Wiosna idzie, nie? Jak oceniasz? I moje seplenienie się. Seplenienie się mam fajnie. Pod jedynką mam takie niebieskie, zobacz. No teraz jest to no, jak łączka, jak wiosenna łączka. Kolorowe kwiatki na łączkę. A i tak one się będą zmieniać. W sumie na lato zrobię tęczowe wszystkie, inny kolor każdych. Hejka, hejka, dzień drugi od założenia aparatu. W sumie to nawet trzeci. Pierwszy dzień po założeniu aparatu jeszcze zdążyłam pójść na zakupy z moją mamą i na łyżwy ze znajomymi. I pierwszy dzień mi w ogóle nie bolał, dopiero w drugim dniu mnie zaczęło boleć. Jeszcze z rana byłam w parku trampolin, więc chciałam ruszać tą głową i wtedy mnie troszkę już bolało. Dzisiaj w sumie miałam taki lazy day. No i dzisiaj w sumie moja dieta wyglądała tak bardzo, bardzo płynnie. I też dzisiaj kupiłam sobie takie szczoteczki międzyzębowe w Rossmanie. Wyglądają oto tak i powiem, że zapłaciłam za nie jakieś 25 zł, a wcale one dobre nie są. Próbowałam nimi umyć zęby i się zginają. Możliwe, że dlatego wzięłam po prostu za cieniutkie te szczoteczki, więc możliwe, że właśnie to jest przyczyna tego. Ale dzisiaj mi przyszła paczuszka, ponieważ zamówiłam sobie właśnie z Allegro. No już jestem w ogóle przebrana w piżamę i zaraz idę spać, bo jestem strasznie zmęczona i to zmęczenie mnie po prostu przytłacza trochę, ale i tak się cieszę, że mam ten aparat. A jest kozacki. I sorry, że jestem taka nieogarnięta. Wykąpałam się, jak widać. Umyłam zęby oraz nałożyłam sobie tonik. Powiem wam, że przedwczoraj zamówiłam sobie paczkę właśnie z rzeczami do aparatu ortodontycznego i tak dalej, z woskami i ze szczoteczkami międzyzębowymi, ponieważ ortodontka kazała mi je kupić. Zamówiłam dość sporo rzeczy, ale po prostu i tak płaciłam za dostawę, więc wolałam sobie kupić rzeczy na zapas i mieć, niż potem znowu zamawiać, płacić za dostawę. To było trochę bez sensu. Po prostu zrobiłam jedne, ale większe zakupy. Na samym początku kupiłam sobie dwie szczoteczki do zębów, które właśnie tam znalazłam. Były w bardzo dobrej cenie, więc stwierdziłam, że czemu nie wezmę, a one są właśnie mięciutkie, takie idealne do aparatu. I patrzcie, ta jest w ogóle śliczna, bo jest z brokatem, a ta jest taka śmieszna, przezroczysta, więc fajnie wyglądają. Kupiłam sobie również te szczoteczki międzyzębowe. Tutaj są takie grubsze te szczoteczki, natomiast tutaj są takie cieńsze. Te grubsze są bardziej pod druciki z aparatu, te są bardziej między zęby, właśnie tak jak jest pokazane na rysunku. Każda z nich służy do czegoś innego, to zapłaciłam za nie około 12-15 zł. I tutaj zaczyna się zabawa z woskami. Tego jest tutaj dość dużo. Jeden taki wosk kosztował 3,30. To nie jest jakiś wielki majątek, dlatego wziąłam sobie troszkę więcej tego. 5 wosków o zapachu, czy tam o smaku cukierkowym, pomarańczowy, zielone jabłuszko, jagoda oraz tutti frutti. Także to oto były moje zakupki. Hejka, hejka wszystkim! Jestem dokładnie 3 tygodnie od momentu założenia aparatu ortodontycznego. No moje zęby! Teraz mogę się troszeczkę wypowiedzieć na temat bólu, który mi doskwierał po założeniu tego aparatu. No i no nie oszukujmy się, że ten ból był odczuwalny, jednak mi najbardziej pomogło pozytywne nastawienie i taka radość z tego, że mam ten aparat. I też tak moja psychika była pozytywnie nastawiona, przez co raczej ten ból znosiłam całkiem dobrze. Najgorszy w sumie był drugi, trzeci dzień. W sumie ten tydzień od momentu założenia aparatu. Jeszcze ten pierwszy dzień od razu po założeniu był tak całkiem spoko. Jeszcze nawet byłam na łyżwach. Jeszcze nawet jadłam sobie normalnie kolację i jedyne co czułam, no to, że coś tam mam na tych zębach i coś mi tam przeszkadza trochę, ale nie czułam żadnego, ale też żadnego bólu. Dopiero po pierwszym dniu
zobaczyłam, że faktycznie ten ból jest. Moje koleżanki mnie bardzo straszyły, że faktycznie to tak boli bardzo, że okropny ból, ale nie było aż tak źle, przeżyłam to, dałam radę. Moja dieta głównie opierała się na takich płynnych rzeczach, jadłam dużo zup, albo jadłam też dużo gerberków, ale akurat nie mam z tym problemu, bo gerberki i różne takie deserki dla dzieci bardzo lubię i nawet jak nie miałam aparatu, to często je jadłam. Chociaż jadłam też na przykład taką kaszkę dla dzieci, też była całkiem dobra, no bo jednak czułam, że te zęby mnie bolą, też miałam wrażenie, że one są takie ruchome i też miałam dziwne odczucie, że ruszają mi się jedynki górne. To było bardzo creepy. Oj, właśnie, jadłam też lody. Lody też bardzo pomagają na taki ból. Pamiętam, że przez te pierwsze dni, jak miałam aparat, to miałam bardzo pocięty język przez takie druciki, które właśnie mam na tych pierścieniach na szóstkach. Nie wiem, czy było widać, ale mam taki odstający element. Przepraszam, że tak pokazuję moją buzię od środka. To jest dość obrzydliwe. I przez ten jeden mały element miałam bardzo, bardzo pokaleczony język. Ten język bardziej mnie bolał nawet od tych po prostu zębów, od tego całego aparatu. I dlatego naklejałam sobie dużo wosku. I w sumie zużyłam całe to opakowanie, które dostałam. A jeżeli chodzi o ten moment, który jest teraz, to powiem wam, że świetnie się czuję z aparatem. Cały czas się uśmiecham. Jak z kimś rozmawiam, to się uśmiecham. Jak robię sobie zdjęcie, to się uśmiecham. Jak teraz nagrywam dla was, to też cały czas się uśmiecham. Albo po prostu, nie wiem, to jest jakiś taki instynkt osób, które noszą aparat, że cały czas się uśmiechają. I powiem wam, że też bardzo się sobie podobam w tym aparacie. Jakoś tak, nie wiem, dodaje mi trochę pewności siebie. Ja się sobie podobam. Myślałam, że będę wyglądać brzydko w nim, ale jednak wydaje mi się, że mi pasuje. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. I tak za te półtora roku będę miała ten aparat zdejmowany, także z tego też się cieszę, bo w końcu będę miała proste zęby. Jak coś mówiłam, jak z kimś rozmawiałam, to się strasznie sepleniłam, ale wydaje mi się, że teraz po tych 3 tygodniach już troszeczkę to ogarnęłam. Myślę, że jest jakaś poprawa w tym moim mówieniu. No i w sumie teraz już ten aparat mi nie przeszkadza, nawet go jakoś bardzo nie odczuwam. Tyle z takich podstawowych rzeczy, które chciałam wam powiedzieć. Zapraszam was również na mojego Instagrama, tam mi możecie zadawać pytania dotyczące właśnie aparatu, ale nie tylko. Koniecznie zasubskrybujcie, skomentujcie i polajkujcie. Buziaki i papatki! Doors. Heroes, so don't act like it.